No, ja myślę, że na początek to czeka nas dużo roboty, bo tutaj mamy czterech nowych zawodników i w tym momencie to jest tylko tak, można by powiedzieć, troszeczkę no, groch z kapustą, prawda? I dopiero to wszystko trzeba dobrze poukładać i tą drużynę zbudować pod każdym względem, prawda? Żeby to była drużyna, a nie zlepek takich no, indywidualności. Ale personalnie to nie mam zastrzeżeń do drużyny. Uważam, że klub czy prezes zrobili to, co po prostu mogli, prawda? Są dobrzy liderzy. No, wiem, że tutaj dużo kibiców protestuje przeciwko Adrianowi, że tu Adrian Miedziński się u nas pokazał, ale ja myślę, że klub nie miał jakiegoś wyjścia, bo jak Rune Holta wyemigrował do Torunia, no to zrobiła się luka, brakowało Polaka, więc myślę, że to nie był zły ruch, tym bardziej, że Miedziński jest dobrym zawodnikiem i ta zmiana klubu może na niego wpłynąć bardzo pozytywnie, bo ja już sam jako trener kadry mu mówiłem: Adrian, ty już za długo jesteś w jednym klubie i jesteś zaszufladkowany tak po prostu Czas na zmianę. i się nie rozwijasz. A teraz nowy klub, nowe wyzwania, nowa chęć, prawda? To jest tak samo z trenerami. Jak trener za długo siedzi w jednym miejscu, to popada po prostu w jakąś tam rutynę, maraz.